Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Modlitwa nasza ma być przede wszystkim prosta. Nie może być w niej zbytniego gadulstwa. Jezus uczy nas dzisiaj modlitwy Ojcze nasz, która jest dla nas wzorem i regułą naszej chrześcijańskiej modlitwy. Jak należy się modlić? Przede wszystkim bardzo prosto, tak jakby się mówiło do najlepszego przyjaciela, pamiętając przy tym, że Bóg nie jest kumplem, ale Panem. Na modlitwie potrzeba okazać respekt przed Bogiem. Zaufanie i szacunek to dwie podstawowe cechy, jakie powinien mieć chrześcijanin trwający na modlitwie. Modlitwa, której nauczył nas Jezus Chrystus, jest dla nas wzorem nie tylko co do formy, ale również i treści. O co zatem się modlić? Najpierw o sprawy Boże, aby Jego imię było czczone jako święte na całej ziemi, aby wszyscy ludzie pełnili wolę Boga i aby nadeszło Boże Królestwo. Druga część modlitwy to prośba o oddalenie zła i przebaczenie naszych grzechów. Zauważmy, że w tej modlitwie nie prosimy o pomyślność w pracy, o zdrowie i życie szczęśliwe, ale wyłącznie o rzeczy duchowe. Nawet chleb powszedni jest rozumiany przez ojców Kościoła jako chleb eucharystyczny, który pragniemy codziennie przyjmować. Właśnie dlatego modlitwę pańską odmawiamy podczas każdej Eucharystii, tuż przed przyjęciem Komunii Świętej. Aby pełniej zrozumieć sens dzisiejszej dobrej nowiny, przywołajmy inny fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi, abyśmy się o nic nie troszczyli, jedynie o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane, ponieważ Ojciec nasz niebieski wie dobrze, czego nam potrzeba i jest gotów zaradzić każdej naszej potrzebie. Bądźmy zatem ufni w Bożą opatrzność nad nami i z całych sił zabiegajmy o Królestwo Boże, czyli triumf dobra nad złem w naszym życiu i w środowisku, w którym żyjemy.